Dzisiejsze webinarium organizowane jest w ramach akcji Nocy Bibliotek. Ja nazywam się Agnieszka Koszowska, reprezentuję Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i będę dzisiaj prowadzić dla Was to spotkanie. A naszymi gośćmi są dzisiaj Alicja Pacewicz, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tak, to ja. Dzień dobry. Serdecznie witam Państwa i cieszę się, że mogę tutaj być z Wami. Irena Koźmińska, prezes Fundacji ABC21, Cała Polska czyta dzieciom. Ja również kłaniam się wszystkim Państwu, cieszę się, że... I jest z nami również Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Krajowa Koordynatorka Akcji Noc Bibliotek. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać inaczej niż online przez e-mail. Nasze spotkanie potrwa dzisiaj około godziny. Będzie prezentacja, nasi goście, nasze prezenterki opowiedzą Wam o akcji Noc Bibliotek. Co będzie się działo w ramach tegorocznej edycji akcji, jakie atrakcje, jakie wsparcie organizatorzy zapewnią w tym roku bibliotekom. Ostatnią część spotkania, mniej więcej kilkanaście minut pod koniec, przeznaczamy, tak jak zazwyczaj, na sesję pytań i odpowiedzi, co oznacza, że będziecie mogli zadać pytania naszym gościom. Możecie to zrobić pod koniec spotkania, ale także możecie te pytania wpisywać na czacie przez cały czas trwania spotkania. Ja będę do prezentacji, ja będę z Wami na czacie i już tam się udaję i oddaję głos naszym gościom. Dzień dobry Państwu. Ja chcę powiedzieć, że to w ogóle się dosyć dziwnie zaczęło. Otóż myśmy w zeszłym roku w ramach właściwie takiego promowania czytania w akcji naszej prowadzonej od 15 już lat Szkoła z Klasą, siedząc w czasie jakiejś narady Burzy Mózgów, zresztą z udziałem Polskiego Radia, się zastanawiali, jak zrobić, żeby ludzie nie tylko w szkołach, nie tylko w bibliotekach szkolnych, ale wszędzie przypomnieli sobie o tym, że warto czytać. I wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić Noc Bibliotek. To było mniej więcej na miesiąc przed terminem, kiedy ta Noc Bibliotek się naprawdę odbyła, więc to było kompletne szaleństwo. I tak nam to tak dobrze poszło w zeszłym roku, że postanowiliśmy zrobić z tego długą akcję po prostu na zawsze. To znaczy mamy nadzieję, że Noc Bibliotek to jest coś, co się zaczęło w 2015 roku, ale będzie trwać co najmniej 100 lat. Po co my Państwa do tego zapraszamy? No dlatego, że uważamy, nie tylko dlatego, że uważamy, że warto czytać, o czym będziemy za chwilę więcej mówić, ale także dlatego, że uważamy, że biblioteki mogą mieć bardzo czytelne korzyści z tej akcji. Że to nie jest tylko, mamy nadzieję, kłopot, ale przede wszystkim to będzie coś bardzo dla Was wciągającego i pokazującego bibliotekę i Wasze miejsce jako taką kolebkę, jako taki dom opieki dla osób, które chcą czytać i wiedzą, że czytać warto i wolno. Głównym organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którego ja jestem wiceprezeską, ale mamy bardzo wspaniałych współorganizatorów, którzy tutaj są reprezentowani także, to znaczy Fundację Cała Polska czyta dzieciom i to właśnie pani Irena Koźmińska, która tu siedzi obok i zaraz będzie mówić. Jest także Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, której przedstawiciel rozpoczęła to spotkanie i która od lat prowadzi program rozwoju bibliotek i jest takim najbardziej naturalnym partnerem do robienia czegoś z Państwem. No i takim moralnym i merytorycznym partnerem jest oczywiście Instytut Książki, instytucja bardzo zasłużona w promowaniu czytania i na szczęście
no nie musieliśmy ich przekonywać, że to jest akcja, w którą warto się włączyć. Program jest dofinansowywany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest także jakby patronem tego całego zamieszania, oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa się nasza Noc Bibliotek wpisuje, co jest bardzo przyjemne, bo to znaczy, że nie jesteśmy jakimś wyspą samotną, tylko ten program, który od lat istnieje, jest takim dobrym tłem, w którym Państwo będziecie mogli działać. Nie będę wymieniała wszystkich partnerów. Jak Państwo widzicie na tej prezentacji, to są po prostu niezwykle szacowne i publiczne instytucje, i prywatne, i stowarzyszenia, i gazeta, i biblioteka w szkole, i Jedynka, radio. Będziemy o nich więcej mówić, a przede wszystkim Państwo zobaczycie, jak cenna jest ich obecność, jak zobaczymy, co mamy do zaproponowania, bo mamy bardzo dużo. Od razu powiem, że na koniec tego spotkania, żebyście się Państwo nie zniechęcili albo nie wyszli w trakcie do ważniejszych rzeczy, mamy bardzo dobrą wiadomość i zarazem niespodziankę związaną z Nocą Bibliotek. To my, to już nie będę więcej o tym mówiła. Co to w ogóle jest? No to jest wieczorno-nocna akcja, która ma promować czytelnictwo, ale nie tylko czytanie, nie tylko książki, ale także was, biblioteki. Biblioteki jako właśnie instytucje kultury, w których się może dziać bardzo dużo ciekawych rzeczy i w waszych miejscowościach z pewnością bardzo często jest tak, że to jest jedno z niewielu miejsc albo jedyne, gdzie można się po prostu zanurzyć w kulturze i w literaturze, a często w dużych miastach to jest jedyne takie zaciszne miejsce, gdzie z dala od gwaru ulicy i kawiarni można poczytać, porozmawiać z innymi, którzy też kochają książki, poradzić się, co nowego zostało wydane i porozmawiać z miłą i mądrą bibliotekarką. To jest dla was taka okazja, żeby też się pokazać, żeby pokazać swoje zbiory, żeby coś, żeby jakby no, wymyślić też wspólnie z czytelniczkami, czytelnikami, z dziećmi, ze starszymi ludźmi, jakieś fajne rzeczy, które w bibliotece się mogą dziać. Dlatego my nie mamy nic przeciwko akcjom czysto rozrywkowym. W zeszłym roku na przykład mieliśmy biblioteki, w których noc bibliotek polegała na tym, że ja tu mam nawet instrukcję z jednej z biblioteki, gdzie poza tym, że każdy miał przynieść ulubiony fragment swojej ulubionej książki, taki do 5 minut, żeby nie zanudzić innych, to jeszcze miał przynieść prawiąt na kolację, śpiwór i poduszkę, buty na przebranie na wypadek, jakby padało, i latarkę. I ta noc się zakończyła o 7:30 rano. Oni poszli do lasu i sobie czytali, usypiali się nawzajem, trzymali za rączkę. I wszystko to się działo pod okiem pani bibliotekarki oraz oczywiście rodziców i nauczycieli, bo to była akurat taka akcja, której biblioteka szkolna z publiczną się jakby połączyło. Zresztą te nocne wyprawy to jest coś, co dzieci bardzo lubią i do tego zachęcamy, choć nie wszyscy oczywiście muszą chodzić i mają las pod bokiem. To, co jeszcze chcę powiedzieć, parę konkretów, to znaczy kiedy. To się ma odbyć i odbywa się w tym roku 4 czerwca, w sobotę, właściwie tej nocy 4 na 5 czerwca, ale można zacząć o dowolnej godzinie. I też chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy potwornie restrykcyjni. Dla nas noc to jest bardzo szerokie pojęcie. Bardziej chodzi o aurę i o to, żeby to, no, to się jakby odbyło w takim trochę nastroju właśnie tajemniczości, a o której się skończy, jest to absolutnie do Państwa decyzji. Młodsze dzieci i tak nie wytrzymają, nawet jakbyście zaplanowali coś bardzo długiego, to naprawdę to jest, że tak powiem, wolno czytać wtedy, kiedy się chce i kiedy biblioteka
decyduje, że to się ma zacząć czy skończyć. Jeżeli chodzi o szkoły, to już w zeszłym roku mieliśmy takie pytania i problemy ze szkołami, które pytały, czy mogą to zrobić w piątek. Oczywiście, że mogą. Chodzi o to, żeby czytać, żeby świętować czytanie, żeby to zrobić wtedy, kiedy szkoła jest dostępna i najbardziej otwarta na takie wydarzenie, które też jest dla szkoły może być trudne w sensie organizacyjnym. Więc piątek dla nas też jest sobotą w tym przypadku. No i to, co jeszcze chcę powiedzieć, zanim przekażę głos Irenie Koźmińskiej, to coś trochę o tym haśle tegorocznej akcji. Ono brzmi "Wolno czytać". No i jak Państwo widzicie, ta oprawa graficzna też jest taka wyobraźniowo-wolnościowa. My to rozumiemy na trzy sposoby, to hasło. Po pierwsze, że każdy z nas ma różne prawa i wolności. I niektóre z nich są zapisane w karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, inne w naszej konstytucji, jeszcze inne w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Tam nigdzie nie jest napisane wprawdzie prawo, wolność czytania, ani prawo do czytania, ale na szczęście to prawo i tę wolność mamy wszyscy, nawet jeżeli ona jest nigdzie literalnie nie zapisana. To jest jedna z takich rzeczy, której człowiekowi nigdy nie można było odebrać i cieszmy się tym, bo to jest coś, co nas rozwija, co nas łączy, co nas daje nam radość, co sprawia, że mądrzej żyjemy. Tak, mamy wolność czytania i korzystajmy z niej i uczmy dzieci oraz na przykład mężczyzn, którzy w Polsce, jak wynika z badań, właściwie zapomnieli o tej wolności. Mają wolność często szybkiego jeżdżenia samochodem oraz różnych innych rzeczy i z niej korzystają, a z wolności czytania mniej korzystają, także pamiętajmy nie tylko o dzieciach i osobach starszych, ale także mężczyznach, którym się trzeba zaopiekować. Druga ważna rzecz, ta wolność czytania. Zależy nam na tym, żebyśmy w tym roku trochę nawiązali do wolności jako takiego tematu. Po pierwsze dlatego, że to, jak Państwo zauważyliście, odbywa się 4 czerwca i to trochę jest przypadek, a trochę nie jest przypadek. I to jest, jak pewnie wszyscy pamiętamy, kolejna rocznica 4 czerwca 1989 roku, czyli tego dnia, po którym no nic już w Polsce nie było takie jak przedtem, a niektórzy nawet twierdzili, że tego dnia upadł w Polsce komunizm. Ja nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale to jest dobry dzień na to, żeby sobie przypomnieć o tym, co to znaczy być człowiekiem wolnym. I to mogą być lektury dla dzieci. Dla mnie taką klasyką, jak sobie myślę o tym, to dla mnie jest taką lekturą o wolności, to nawet Calineczka Andersena. To jest dla mnie książka o wolności. Już nie mówiąc o Królowej Śniegu, czy o królu, który miał szaty, a właściwie ich nie miał. Tę wolność chcemy rozumieć bardzo szeroko. To nie muszą być tylko Dziady, część trzecia, czy nawet trylogia Sienkiewicza. To jest wszystko w tych różnych wymiarach wolności osobistej, społecznej, narodowej, z którą się w życiu stykamy i o którą walczymy. No i ostatni, taki najbardziej banalny sposób rozumienia tego hasła jest taki, żebyśmy czytali wolno, a nie szybko. Nie tylko skanowali wzrokiem książki, czy nawet po prostu z ekran komputera. Żeby z takiego fast foodu książkowego przejść do głębokiego, powolnego czytania ze zrozumieniem, do delektowania się lekturą, a nie przelatywania po zdaniach
I tak jak to jest w mojej ulubionej anegdocie Woody'ego Allena, który po jakimś kursie szybkiego czytania powiedział, no wreszcie umiem szybko czytać. Przeczytałem Wojnę i pokój w 20 minut. To jest o Rosji. I to wszystko, co z tej lektury dla niego wynikało. Więc nasze hasło brzmi, nie czytaj szybko, czytaj wolno, czytaj z innymi, czytaj mądrze i czytaj z nami w Noc Bibliotek. Irena. Dzień dobry. Ja z przyjemnością biorę udział w tym spotkaniu, ponieważ jest to okazja, żeby przypomnieć o dzieciach. Wprawdzie Noc Bibliotek zaprasza do bibliotek zarówno dorosłych, jak i dzieci, ale jak wielu z Państwa wie, nasza kampania zajmuje się przede wszystkim czytaniem dzieciom. Skąd to się wzięło? Otóż wiadomo, że czytanie to jest podstawa edukacji, wiadomo, że czytanie rozwija nas, przynosi nam wiedzę. Ja miałam taki w swoim życiu okres, kiedy mieszkałam w Stanach, trafiłam tam na amerykańskiego guru od czytania dzieciom, na jego książkę, w której napisał zdanie, które mnie zainspirowało do założenia tej fundacji i stworzenia kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Otóż Jim Trelease, bo mówię o nim, napisał, naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje. W domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Nasza kampania Cała Polska czyta dzieciom trwa już 15 lat i z różnych statystyk widać, że coraz więcej rodzin i coraz więcej przedszkoli, szkół wprowadziło czytanie. Ale jednak badania Biblioteki Narodowej pokazują, że my jako społeczeństwo nie czytamy dużo, czyli naród, który mało czyta, mało wie i podejmuje złe decyzje. To jest sytuacja, którą trzeba zmienić. Ta nasza wspólna akcja Noc Bibliotek jest jedną z prób tego, żeby pokazać, że to czytanie jest naprawdę atrakcyjne, fajne. Ala powiedziała o tym delektowaniu się lekturą, ponieważ my zajmujemy się głównie tym, żeby wychować dzieci na czytelników. Chcę powiedzieć, że dzieci będą się delektować lekturą, jeżeli damy im szansę przeżywania tej lektury wspólnie. Czyli najpierw z rodzicami, potem być może z nauczycielami i że na każdym z tych etapów może być obecna biblioteka. Biblioteka może uczyć, przekonywać, budować świadomość rodziców, jak ważne jest czytanie. Słyszeliśmy o takich przypadkach, że do biblioteki zapisywane są dzieci w wieku 1,5 roku, 2 lat, że niektóre biblioteki organizują dla takich maluchów różne spotkania, między innymi kluby motyli książkowych, gdzie dzieci dostają legitymację takich motyli i raz na tydzień przychodzą do biblioteki z bliskimi. To mogą być rodzice czy dziadkowie, a właśnie w bibliotece zorganizowane są spotkania czytelnicze, potem dzieci mogą rysować, mogą inscenizować takie scenki z książek. W każdym razie ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że dobre, jak również i złe nawyki powstają w dzieciństwie. I zależy nam na tym, żeby dzieci nie były przyklejone do komputerów, nie negując potrzeby korzystania z komputerów, ale niekoniecznie w wieku 2 lat czy 4 lat. Sprawmy, żeby czytanie stało się czynnością domyślną dla naszych dzieci, a stanie się wtedy, kiedy będziemy im codziennie czytać. Badania na Zachodzie wykazały, że $1 zainwestowany we wczesną edukację językową, którą wspieramy czytając dzieciom, zwraca się 10-krotnie. I spójrzmy, jakie są skutki tego, że społeczeństwo nie czyta. To jest kwestia wielu nieporozumień, ludzie nie rozumieją tekstów, które otrzymują i nie chodzi tylko o książki, chodzi też o proste instrukcje, które powinni zrozumieć, żeby z czegoś skorzystać, coś uruchomić. Frustracja rodzi często agresję, powoduje analfabetyzm, powoduje błędy, powoduje spadek innowacyjności gospodarki. Wpływa tak naprawdę na jakość życia indywidualnego, ale również na jakość życia społecznego, dlatego że jest coraz więcej wypadków, błędów, również kosztów opieki społecznej, kosztów służby zdrowia. No i są też gospodarcze skutki tego, ponieważ jeżeli nie jesteśmy innowacyjni, a czytanie rozwija wyobraźnię, czyli rozwija tę innowacyjność, to nie możemy konkurować, nie możemy tej naszej gospodarki rozwijać w takim tempie, jak byłoby to możliwe. Chciałabym powiedzieć, że bardzo często, mówiąc o czytaniu, myślimy o książkach beletrystycznych.
A przecież, żeby rozwijać wiedzę, mówimy przecież o tym, że to czytanie rozwija wiedzę, pomaga nam się zmieniać, pomaga nam się doskonalić. To nie tylko są książki beletrystyczne, chociaż od takich zaczynamy w przypadku dzieci, ale również książki faktograficzne, książki popularno-naukowe. Ja powiem, że od wielu lat moją główną lekturą są właśnie takie książki faktograficzne i popularno-naukowe. I czy to znaczy, że ja czytam coś mniej wartościowego? Przeciwnie, to jest lektura równie ważna. Myślę, że w dorosłym życiu jest ona szczególnie ważna. Jeżeli mówimy o tym, że powinniśmy się przez całe życie uczyć, kształcić, to mamy na myśli właśnie to, żeby zdobywać wiedzę, bo świat zmienia się w takim tempie, że rodzice dzisiejszego pokolenia, chociaż pewnie mają wiedzę 5-10-krotnie większą niż rodzice 100 lat temu, często nie radzą sobie z własnymi dziećmi, a tamci sobie radzili, bo otoczenie się zmieniło, wyzwania się zmieniły, świat się zmienił i my musimy za tym wszystkim nadążać. Była też mowa o tym, że mężczyźni nie czytają, a proszę wziąć pod uwagę, że mężczyźni stanowią, tak w tej chwili rzucam, biorę to z sufitu, 90% osób podejmujących główne decyzje w państwie, w gospodarce. W związku z tym, jeżeli nie czytają, to te decyzje prawdopodobnie nie są najlepsze z możliwych. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wychowali chłopców na czytelników. I tutaj przytoczę przykład szkoły w Warszawie na Ursynowie, do której to szkoły uczęszcza córka naszej koleżanki fundacyjnej. I oczywiście szkoła uczestniczy w programie Czytające Szkoły. Pani bibliotekarka z tejże szkoły wraz z wychowawczynią klasy, do której chodzi ta dziewczynka, wprowadziły czytanie. I potem do kamery mówiły, że było to bardzo trudne. Chodzi o to, żeby się nie zniechęcać, żeby panie bibliotekarki czy nauczycielki nie zniechęcały się, że dzieci początkowo nie bardzo chcą słuchać, ale one nie umieją. One muszą przez kilka miesięcy czasami budować w głowie odpowiednie połączenia neuronalne, które obsłużą słuchanie, rozumienie, wyobraźnię, odpowiednie segregowanie zdobywanej wiedzy. W związku z tym trzeba po prostu wykazać się cierpliwością, trzeba dzieciom codziennie czytać. I po tych wielu miesiącach chłopcy w tej klasie powiedzieli do kamery: wolimy książki od komputerów, czyli to jest możliwe. A jeśli chodzi o chłopców, chłopcy powinni też dostawać lekturę, która jest stosowna dla nich. Chłopcy lubią książki przygodowe, książki z akcją, książki faktograficzne, gdzie jest mowa, powiedzmy, o dinozaurach, o samolotach, o budowie Ziemi. Dziewczynki być może wolą książki, gdzie jest więcej emocji i relacji. Nie zmuszajmy jednych i drugich do czytania takich samych książek, bo jeżeli na przykład chłopak 12-letni musi czytać Anię z Zielonego Wzgórza, to dla niego to jest tortura. On zupełnie nie jest na takim poziomie. Możemy mu przeczytać tę książkę dużo wcześniej, żeby też zrozumiał, jakimi emocjami kierują się kobiety i dziewczęta. I to mu posłuży, ale tutaj potrzebny jest ten dorosły przewodnik. Ja myślę, że biblioteki mogą odegrać ogromną rolę w tym, żeby wprowadzać rodziców w ten świat książek i przekonywać ich, żeby czytali własnym dzieciom. Byłam na takiej konferencji w Lipsku, na której zgromadzili się specjaliści od czytania, a właściwie od nieczytania, bo to jest główny problem cywilizacyjny, z 30 kilku krajów. I tam stwierdzono, że najważniejszymi osobami w edukacji językowej i czytelniczej są rodzice. Że rodziców nie należy wyręczać, ale wspierać. I tutaj wydaje mi się, że biblioteki mogą odegrać ogromną rolę, zapraszając rodziców, organizując dla nich spotkania, ale również organizując takie spotkania, gdzie rodzice przychodzą z dziećmi i gdzie głośno się dzieciom czyta. Myślę też, że warto, żebyśmy sobie uświadamiali, że drogą do samodzielnego czytania jest to, żebyśmy przeszli przez ten etap, że dziecko nabierze umiejętności czytania i zbudujemy motywację do czytania. To są dwie bardzo ważne rzeczy. Umiejętności to jest dobra znajomość języka, ale to jest też pewna wiedza ogólna i kontekstualna. A jeśli chodzi o motywację, to nie ma lepszej motywacji jak czytanie dziecku, które powinniśmy rozpocząć w domu, ale powinny również to czytanie dziecku promować biblioteki poprzez przeróżne akcje, na które zapraszane są dzieci i gdzie czytają im bądź to autorzy,
bądź pani bibliotekarka, bądź jacyś zaproszeni goście, ale chodzi o to, żeby nie pozostawiać dzieci, nawet już tych szkolnych dzieci, z lekturą, która bywa dla nich za trudna albo za nudna, bo wtedy, jeżeli nawet przez wiele lat dzieciom czytamy, możemy zaprzepaścić to wspólne, wspaniałe doświadczenie, jeżeli w momencie, kiedy dzieci poznają litery, zostawimy je same z lekturą. Ponieważ znajomość liter to nie jest jeszcze czytanie, my to mylimy. Czytanie to jest odkodowanie sensu, tak naprawdę istotą czytania jest to, żeby rozumieć, co ktoś zapisał. Umberto Eco powiedział, że jeżeli czytamy, to żyjemy podwójnie. Oczywiście nie śmiałabym podważać jego zdań, ale tak z mojej obserwacji i z moich odczuć wynika, że żyjemy wielokrotnie. Każdy bohater to jest szansa utożsamienia się z jakąś inną osobą. To jest możliwość budowania empatii, pomocy dzieciom w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, nie tylko języka, nie tylko wiedzy, ale właśnie tych tak zwanych miękkich umiejętności psychicznych i społecznych. I zresztą nasze badania przeprowadzone wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych, i to były szkoły zarówno podstawowe, jak i średnie, pokazały, że w tych grupach, w tych klasach, gdzie czyta się im regularnie, bardzo poprawiają się relacje. Dzieci są bardziej zaprzyjaźnione, dzieci potrafią współpracować, dzieci nawiązują dużo lepszą i taką sympatyczną więź z czytającym nauczycielem. A więc widać, że wiele problemów z zachowaniem można również rozwiązać poprzez codzienne czytanie dzieciom. I sądzę, że właśnie bibliotekarze, którzy nie będą się ograniczać wyłącznie do tego, żeby wypożyczać na żądanie książki, ale będą przewodnikami, będą potrafili podsunąć właściwą książkę po chwili rozmowy z dzieckiem czy z nastolatkiem, żeby się zorientować, jakie ma zainteresowania, jakie książki już czytał, czy dziecko czytało. Którzy będą zapraszać rodziców po to, żeby im tłumaczyć, jaką ważną rolę odgrywają zarówno w przygotowaniu językowym, jak i w przygotowaniu czytelniczym swojego dziecka i w przygotowaniu do edukacji. Ponieważ dzieci, które słabo znają język, które nie wyniosą z domu przyjemności z kontaktu z książką, mają tak naprawdę w tej chwili małe szanse, żeby pokochać czytanie w szkole. To jest odrębny temat, nie chcę do niego wchodzić, ale tutaj zapraszam bibliotekarzy, myślę, że w imieniu nas wszystkich, do tego, żeby jak najbliżej współpracowali z rodzicami. A to, że współpracują z przedszkolami i szkołami, to jest fantastyczne. Również kłaniamy się wszystkim nauczycielom szkolnym, którzy organizują lekcje biblioteczne i robią wszystko, co tylko można, żeby pokazać dzieciom, że książka nie jest przedmiotem wrogim, tylko naprawdę jest to inny świat, który nas zaprasza i to w dodatku na naszych warunkach, w tym momencie, kiedy chcemy, możemy wejść do takiego świata, który sobie wybierzemy, a przewodnikiem może być autor żyjący bądź taki, który już nie żyje. Możemy sobie wybrać tych autorów i te miejsca i te tematy sami. Więc jest to ogromny luksus, który daje nam książka i do korzystania z tego luksusu wszystkich ludzi zapraszamy, a bibliotekarze są naszymi przewodnikami i partnerami w tej akcji. To myślę, że tyle. Bardzo dziękuję Alicji i pani Irenie za inspirujące wprowadzenie i cenne wskazówki na temat tego, jak możemy zachęcać zwłaszcza młode osoby, zwłaszcza dzieci do czytania, jak to robić umiejętnie. I przekazuję głos Kasi Sołtan-Młodożeniec, koordynatorce akcji Noc Bibliotek. Dzień dobry Państwu. Mi jest szczególnie miło usłyszeć z Wami, ponieważ jesteśmy w stałym kontakcie internetowym, czasami telefonicznym i mam takie poczucie, że cóż, my spinamy Wasze działania, staramy się je promować, wymyślać akcję taką ogólną, która połączy wysiłki różnych bibliotekarzy. Natomiast bez Was Noc Bibliotek oczywiście, która zrodziła się w naszych głowach, nie miałaby żadnej racji bytu. I mam takie poczucie, że po prostu co roku dzięki Wam odkrywamy mnóstwo inspiracji, co zrobić, żeby biblioteka stała się miejscem modnym, otwartym, żeby czytanie po prostu było takim zjawiskiem nie oldschoolowym, tylko właśnie bardzo na czasie. Także bardzo Wam dziękujemy po prostu, że jesteście z nami i że jesteście też teraz tutaj z nami. Dobrze, teraz widzę wyniki ankiety i bardzo się cieszę, że mamy dużo nowych bibliotek. To bardzo nas cieszy, bo
wiemy, że są, że dużo też jest takich wiernych, które mimo tego szalonego terminu ubiegłorocznego natychmiast, jak tylko rozpoczęła się rejestracja, rekrutacja, przystąpiły, nie wiedząc właściwie, co się będzie działo w tym roku, ale tu widzę, że 34% to są nowe biblioteki, także witamy Was serdecznie i dziękujemy za zaufanie. O, wróciliśmy do prezentacji, dziękuję bardzo. Panie tutaj pięknie mówiły o idei akcji, w ogóle o sensie czytania, natomiast ja będę mówiła o rzeczach bardzo konkretnych, które mam nadzieję Was interesują, czyli o tym, jakiego rodzaju wsparcie dla Was przygotowaliśmy. Czy właściwie cały czas przygotowujemy, ponieważ wiele rzeczy jeszcze się pojawia. Pierwsza rzecz dotyczy wsparcia merytorycznego, to znaczy mamy takie, my jako Centrum Edukacji Obywatelskiej i też inne fundacje, które z nami tutaj reprezentowane, ale też nasi inni partnerzy, kładziemy nacisk jakby na stronę merytoryczną tego przedsięwzięcia, to znaczy wartość edukacyjną. Oczywiście, że rozrywkowa część jest istotna i chcemy dotrzeć właściwie też do grup nieczytających, więc wszelkie Wasze pomysły, jak aktywności są mile widziane, tutaj nikogo nie ograniczamy. Natomiast my jako organizatorzy chcemy jednak położyć nacisk na wsparcie merytoryczne, dlatego przygotowaliśmy dla Was, właściwie przygotowujemy i za chwilę będzie to już widoczne na stronie akcji, myślę, że za dosłownie kilka dni, tak zwaną książkę na noc, to znaczy taką publikację elektroniczną, gdzie rodzaj poradnika, gdzie będziecie mogli dowiedzieć się. Poza tym oczywiście, na czym polega nasza akcja, co myślę, że wiecie, jak zdobyć na środki na działania tego typu promocyjne, jak Noc Bibliotek, jak zorganizować samą Noc Bibliotek, jak ją promować, żeby dotrzeć do ludzi, którzy po prostu zwykle do biblioteki jednak nie zajrzą. A także mamy na stronie taki dział rozbudowywany wciąż, półka z pomysłami, gdzie inspirujemy Was konkretnie. To znaczy oczywiście sami wymyślamy, dzielimy się pomysłami na to, jak taka noc może wyglądać, ale też korzystamy z Waszych inspiracji, bo w ubiegłym roku dostaliśmy bardzo dużo wspaniałych relacji i wykorzystujemy to na naszej półce i polecamy ją bardzo. Aha, jeszcze tu jest taki wątek, który dzisiaj nie będziemy go poruszać, bo szykujemy dla Was kolejne webinarium, o którym powiemy na końcu, natomiast w poradniku też będzie taka cała część prawna, wspierająca Was w działaniach dotyczących organizacji wydarzenia w nocy, w szkole, na przykład, czyli zgody rodziców, prawa do wizerunku i tak dalej. To wszystko będzie tam w sposób bardzo przystępny wyłożone. Przechodzę dalej już szczegółowo na temat materiałów promocyjnych. Więc w tym roku mamy taką dużą frajdę, że możemy 1000 bibliotek, jest w tej chwili ponad 500, więc liczę na to, że wszystkim po prostu, wysłać paczkę, prezent z książkami. Już wiemy, że będzie to książka Basia i Wolność, książka dla dzieci ze znanej Wam pewnie serii Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak, wydawnictwa Egmont. Do tego stworzyliśmy materiały edukacyjne i też takie gadżety promocyjne, czyli naklejki i zakładki, takie rzeczy, które będziecie po prostu mogli wykorzystać w czasie nocy. A oprócz tego będziemy też co jakiś czas na stronie akcji i na Facebooku oferować Wam książki, które dostaniemy od wydawców wspierających naszą akcję. I tutaj są jakieś takie przykłady, że na pewno będą to książki profesora Bralczyka, Jacka Hugo Badera i inne. Jeszcze raz, co będzie w tej paczce? 10 plakatów akcji, naklejki, ekslibrisy, które mamy nadzieję, że będą dużą frajdą dla dzieci, które odwiedzą bibliotekę, ale też jest wersja dorosła, zakładki i książki. A, właśnie. I oprócz tego jest taka jeszcze konkretna rzecz, którą wymyśliliśmy i uważamy, że jest cudownym w ogóle pomysłem na noc bibliotek, właściwie na każdy temat. To jest flirt towarzyski, który zbudowaliśmy na podstawie Henryka Sienkiewicza, ponieważ jak wiemy, jest rok Sienkiewicza, więc nasz flirt będzie sienkiewiczowski, natomiast liczymy na to, że zainspirujemy Was do stworzenia własnych flirtów.
poświęconych Waszym ulubionym autorom, czy autorom, których zaproponują czytelnicy. Mamy poczucie, że to jest w ogóle fantastyczny pomysł na taką nocną zabawę i na integrację w bibliotece. Mogę jedno zdanie powiedzieć w sprawie flirtu. To jest, po pierwsze, to była zabawa też z epoki. Będzie miał przepiękną tę taką rewers karty, właśnie też z epoki, ale równocześnie nawiązujący do wolności czytania. Po trzecie, okazuje się, tutaj wychodzi wielkość Sienkiewicza, do którego mamy czasami taki stosunek, no, że to już było jakiś czas temu, że nie wszystkie jego rzeczy, choćby z pustyni i w puszczy, nie mówiąc już o trylogii, są całkowicie aktualne. A tu się okazuje, że jak spojrzeć w, akurat my to, myśmy spojrzeli i w trylogię, i w Rodzinę Połańskich, i w Krzyżaków, i w Pustyni w Puszczy, to się da wybrać tak cudne cytaty, które pozwalają się świetnie bawić, a równocześnie komunikować, utrwalając sobie te takie no jakby ikoniczne polskie kody kulturowe, nie tylko bardzo znany też z filmu Jędruś, ja nie godnam twych ran całować, ale takie trochę bardziej współczesne. Także naprawdę zachęcamy i ja mam takie mocne postanowienie, żeby we wszystkich kolejnych latach Nocy Bibliotek wykorzystywać dobrą literaturę do tego, żeby się ją lepiej poznać, lepiej zapamiętać i pobawić, a także poznać swoich współmieszkańców i innych użytkowników biblioteki. Także w tym roku flirtujemy z Sienkiewiczem. Tak jest, ale też zapraszamy do flirtowania z innymi autorami, tak jak mówiłam. My w każdym razie przesyłamy Wam flirt sienkiewiczowski. O, zanim przejdziemy do niespodzianki filmowej, jeszcze powiem o centralnej nocy, którą organizujemy, tak jak w ubiegłym roku zresztą w Bibliotece Narodowej. Już mamy niektórych gości potwierdzonych, ale nie chcemy tak jeszcze oficjalnie ogłaszać listy, bo to jeszcze cały czas jest konstrukcja w procesie, więc, ale na pewno mamy potwierdzonego profesora Jerzego Bralczyka, rozmowę z którym będziemy transmitować oczywiście do Was, do bibliotek, z opcją zadawania pytań online. W tamtym roku to się cieszyło dosyć dużym powodzeniem i mamy nadzieję, że spodoba Wam się to również w tym roku. Ale oprócz centralnej nocy, na której będzie... Właśnie, na centralnej nocy będzie też niespodzianka filmowa, ponieważ będzie emisja filmu, ale wiem, że czekacie bardzo na tego rodzaju wsparcie, szczególnie w takich już późnych godzinach nocnych na zamknięcie imprezy. Film jest dobrym takim pomysłem, więc bardzo się staraliśmy, żeby w tym roku po ubiegłorocznym sekrecie Eleonory, który jest, jak wiemy, przepięknym i plastycznie i mądrym filmem. Nie merytorycznie przede wszystkim. Pięknym filmem promującym czytanie, czy pokazującym w ogóle magię czytania. W tym roku mamy coś jakby troszeczkę na inny temat. To jest w literaturze. Tak jest, właśnie. Czyli Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki. Wiemy, że to jest lubiany przez przez właśnie i bibliotekarzy, i małych czytelników, czy powiedzmy takich troszeczkę starszych, starsze dzieci film. I będziemy go mieć dla Was, to znaczy każda biblioteka, która zarejestruje się w akcji, dostanie prawo do emisji tego filmu. Nie będzie to nawet, chyba, zdaje się, jeden dzień, tylko kilka dni, żebyście mogli sobie jakoś to sensownie zorganizować, a w Bibliotece Narodowej będziemy gościć autora książek z tej serii, jak również reżysera filmu, czyli pana Andrzeja Maleszkę. Spotkanie będzie transmitowane, także już bardzo zapraszamy, szykujcie pytania. Teraz jeszcze prośba i pytanie do Was, czy ponieważ przygotowujemy też, rozbudowujemy narzędzia internetowe, zmieniliśmy, wzbogaciliśmy jakby pod tym względem stronę akcji, poza mapą, która też była w ubiegłym roku, i tu korzystamy z gościnności FRSI. Budujemy takie narzędzie, które pozwoli Wam bezpośrednio na naszej stronie dzielić się inspiracjami i relacjami po prostu z wydarzeń w Waszej bibliotece i tu polecamy się jakby Waszej pamięci. To znaczy inspirujcie się nawzajem, korzystając z naszej strony i z naszego narzędzia.
A, i jeszcze konkurs. Konkurs, którego nie rozstrzygniemy tym razem. Rozstrzygniemy go podczas finału, czyli nocy. Natomiast ogłaszamy konkurs na internetowe memy promujące zarówno naszą akcję, jak i po prostu czytanie oraz oczywiście biblioteki. Hasła na te memy to proponujemy Noc Biblioteki Wolno Czytać, czyli nasze tegoroczne hasło. Natomiast memy, jak wiadomo, publikujemy w internecie, więc prosimy, wrzucajcie je na wszelkie wasze strony. My będziemy je wrzucać na nasz Facebook, na naszą stronę akcyjną i szykujemy dla was wspaniałe nagrody książkowe. Także działajcie, myślcie, zachęcajcie czytelników. A, właśnie. I już jakby kończąc tą część organizacyjną, za chwilkę mam nadzieję przejdziemy do pytań, chciałabym zaprosić na kolejne webinarium, takie już bardzo konkretne, z mecenas Katarzyną Lejman, prawniczką, która wyjaśni wam wszelkie wątpliwości prawne związane z organizacją nocy i w ogóle wszelkie kwestie związane z działaniem biblioteki i aspektami prawnymi. Także zapraszamy na kolejne webinarium, ale jeszcze się nie żegnamy, czekamy na pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja wracam teraz do was. Teraz powiększymy sobie okienko czatu, żebyśmy wyraźnie widziały wasze pytania. Natomiast ja już przekażę organizatorom te pytania, które do tej pory padły w okienku czatowym. Było takie pytanie dotyczące tego, czy jeżeli chcecie zorganizować noc bibliotek w przedszkolu lub w szkole, czy również dostaniecie materiały promocyjne? Rozumiem, że tak, prawda? Oczywiście, tak, oczywiście. Oczywiście. My chórem mówimy z Kasią, ale ja chcę powiedzieć jedno, że my nikogo absolutnie nie dyskryminujemy i od razu to odpowiem na następne pytanie, bo ktoś się pytał z Domu Kultury, czy też mogą, wszyscy mogą. Mogą nawet prywatne księgarnie, mogą kawiarnie. Myśmy nawet przez chwilę mieli taką ideę, że jak się zbierze grupa 20 osób u kogoś w domu, i będzie chciała zorganizować Noc Bibliotek, to popieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego czytającego także w ten sposób. Ale myślę, że to muszą być takie domy, gdzie są biblioteki. Właśnie i w dodatku. Jest i w dodatku, domowa biblioteczka z książkami. Domowa biblioteczka musi zostać otwarta dla sąsiadów, jeszcze koniecznie. Tu jest pytanie, czy uczniowie mogą tworzyć memy. No właśnie na to liczymy, że będą uczniowie tworzyć. Bardzo na nich liczymy. Uczniowie zwykle są lepsi w tych memach niż my. Ja jestem, jak mam stworzyć mem, to naprawdę się strasznie męczę. A jak żeśmy parę razy robili w ramach albo szkoły z klasą, albo naszych programów kulturalnych jakieś takie tego typu konkursy, to jest po prostu ulubione zadanie. Dajmy im szansę się wykazać. Ja chcę od razu powiedzieć, że poza tym, że będą nagrody, to że my wszystkie te memy zamieścimy też na Nocy Bibliotek. Tak, żeby wszyscy, którzy w tym wezmą udział, mieli poczucie, że się do tego wspólnego dzieła dołożyli. Następne pytanie, które otrzymaliśmy od nas, dotyczyło filmu Magiczne Drzewo. Pytanie brzmiało tak, czy tytuł filmu będzie można podać do publicznej wiadomości, to znaczy zamieścić na plakatach informujących o Nocy Bibliotek. Tak, tak, tak. Może ja odpowiem, że prawda, w tej chwili już wiemy, że tak, mamy to potwierdzone, więc prosimy bardzo. Natomiast jedyny mamy tutaj właśnie konkretną rzecz, o której wspomniała pani Irena. Dla 1000 pierwszych bibliotek mamy film. Zakładamy, że za darmo oczywiście. Czyli po prostu prośba o pospieszenie się z rejestracją. Jeśli chodzi o te nasze pakiety, też to jest przeznaczone dla 1000 biblioteki, przede wszystkim książki, bo plakaty moglibyśmy wysłać jeszcze pewnie w większej liczbie. Natomiast mamy 1000 egzemplarzy Basi i flirtów też będzie 1000, także bardzo prosimy o pospieszenie się ze zgłoszeniem, ponieważ rzeczywiście może się tak zdarzyć, że dla kogoś zabraknie. Tak, już kontynuując temat zgłoszenia do Nocy Bibliotek, ponieważ takie pytanie też padło, gdzie można się zgłosić. Informacja o tym, gdzie jest formularz zgłoszeniowy, jest zarówno na stronie www.biblioteki.org, jak na stronie Nocy Bibliotek. Nocybibliotek.org. Tak, od razu jest tam taki przycisk zgłoś swoją bibliotekę i wtedy przenosicie się na stronę formularza zgłoszeniowego, gdzie możecie zgłoszenie swoje wypełnić i wysłać.
i w tym zgłoszeniu jest również miejsce na wpisanie planu wydarzeń, co będziecie organizować w ramach Nocy Bibliotek. To jest też informacja taka, która nam się bardzo przyda, ale również na stronie z tym zgłoszeniem, z mapką bibliotek, również te informacje się pokazują, czyli również osoby, które będą się chciały dowiedzieć, co dzieje się w waszej bibliotece, będą mogły przeczytać na stronie wasz plan wydarzeń. Więc my to zrobiliśmy w taki sposób, że można to jeszcze takie zgłoszenia edytować, tak? Czyli jeżeli będziecie mieli jakieś informacje nowe, których nie podaliście, zgłaszając się po raz pierwszy, możecie otworzyć to zgłoszenie i uzupełnić je. Jeżeli jest jakiś kłopot, jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, jeżeli na przykład nie zachowaliście maila, w którym znajduje się link, który służy do edycji zgłoszenia, tu już prosiłabym o bezpośredni kontakt ze mną, ponieważ ja zajmuję się tymi konkretnie mailami, tym systemem i mogę odzyskać te linki i przesłać wam mailowo. Ja mam drobne uzupełnienie do tego, mianowicie my niezwykle korzystamy też i państwo korzystacie z tego, co robią inne biblioteki, inne bibliotekarki, szkoły czy domy kultury. W zeszłym roku na przykład naprawdę były takie akcje, o których ktoś napisał, a potem inni robili to samo, bo im się to spodobało. Na przykład flashmoby na rynkach miast, miasteczek czy też w jakimś fajnym miejscu we wsi. Ktoś to wymyślił i potem poleciało. W wielu bibliotekach tak i szkołach to się wydarzyło. Ktoś wymyślił szycie poduszek do wygodnego czytania książek. I też wiem, że było kilkanaście bibliotek, które albo szyły poduszki, albo te prace obszywały w ramach takiego, no żeby sobie oczu nie zmęczyć przez 5 godzin nocy bibliotek. To był taki moment, że właśnie zajmowali się jakimiś innymi pracami okołoczytelniczymi. Było bardzo dużo na przykład głosowań, referendów i narodowe prawie referenda w sprawie tego, która książka jest najciekawsza albo na 10 ulubionych książek małych dzieci. I to są strasznie fajne dyskusje, można sobie robić głosowania, można się nawzajem przekonywać, można robić sądy nad książkami. W Patanowie na przykład wybierali książki, które dzięki którym nie prześpi się nocy oraz takie, które najlepiej usypiają. Więc plus takie czysto biblioteczne pomysły, które mam nadzieję, że w tym roku też się ich dużo pojawi, typu zwiedzanie magazynów i zaplecza. Okazuje się, że ludzie są zainteresowani tym, jak wy pracujecie. Jakaś część z tych dzieci, które tam będą, w przyszłości może zostanie waszymi następcami albo współpracownikami czy współpracowniczkami. Takie pójście na zaplecze w nocy to jest coś, co naprawdę jest, może być doświadczeniem formującym. Już nie mówię o koncertach, ale jeszcze z tych bibliotecznych to dwie moje były ulubione. Jedna to abolicja książkowa, czyli że można przynieść te książki, o które każdy z nas miał bądź ma nadal na sumieniu, nieoddane i bibliotekarka nie krzyczy, tylko dziękuję. I druga rzecz, którą też żeśmy fajnie bardzo biblioteki wymyśliła, myśmy lubili, to było takie uroczyste wydawanie kart bibliotecznych dla nowych czytelników i czytelniczek, zwłaszcza dzieci. Także pomysłów jest mnóstwo, ja bym tu mogła jeszcze godzinę opowiadać, a po tym jak wy wpiszecie własne pomysły, zwłaszcza mające coś wspólnego z wolnością, to po prostu internet się zatrzęsie. Ja jeszcze powiem o tym flashmobie, o którym wspomniałaś, Alu, bo rzeczywiście ta akcja jakoś nam się rozrasta też w tym roku i jest taki pomysł, żeby w ciągu dnia, zanim zaczniemy noc w swoich miejscowościach, usiąść na ławce gdzieś przy rynku i zacząć głośno czytać ulubioną książkę i w ten sposób zaintrygować przechodniów, co to się właściwie dzisiaj u nas szykuje. Więc proponujemy dołączenie. My w Warszawie tutaj zapraszamy celebrytów, aktorów, lektorów, różne osoby nas wspierające, publiczne, które właśnie w ten sposób będą zachęcały do wzięcia udziału w Nocy Bibliotek, a przede wszystkim do odwiedzania bibliotek na co dzień. Mamy takie miejscowości, gdzie uczniowie zachęcili wójcinę
Albo burmistrza. Księdza proboszcza. Do tego, księdza proboszcza, ochotniczą straż pożarną. Do tego, żeby właśnie czytać gdzieś na rynku, czy w budynku na przykład Domu Kultury, który się mieści w budynku ochotniczej straży pożarnej. Wciągnijcie też takie, i to robicie to na pewno, więc to ja tylko tak mówię dla tych, co jakby zapomnieli, jakie to jest fajne i że oni naprawdę... Nikt nie odmawia. A jak odmawia, to w przyszłym roku nie odmówi, więc to jest coś takiego, co warto robić. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, że ja z tym Sienkiewiczem, tak, ale ja uważam, że takie okazje jak rocznice warto wykorzystać do dobrych rzeczy. I my poza tym, że mamy ten flirt towarzyski, to jeszcze żeśmy przygotowali, właśnie skończyliśmy, świetny nauczyciel języka polskiego, który jest też takim reżyserem teatralnym, opracował super scenki, skecze z Krzyżaków, Pustyni w Puszczy i po jednym z wszystkich kawałków trylogii do odegrania w czasie Nocy Bibliotek. I to jest tak prosto zrobione, że można niemalże z marszu to odegrać. Tam jest wypisane, jakie rekwizyty można przenieść, ale jest to bardzo zabawne, super proste i mam nadzieję, że będzie hulać, bo też to jest taka aktywna rzecz, a wy się nie namęczycie z wymyślaniem tego, tylko z wymyślaniem, jak to zrobić, żeby to wszystkim się podobało, żeby jak najwięcej ludzi w tym wzięło udział. Także Sienkiewicz. Drugą rocznicę, którą mamy, to jest 400-lecie śmierci Szekspira, który jest właściwie cały o wolności. Więc ja w tej chwili siedzę nad jakimiś materiałami do Szekspira, też będzie Szekspir. Jeszcze kilka pytań od Was spadło na temat tego, gdzie się zgłosić, by dostać materiały i do kiedy, i kiedy będzie wysyłka. Widziałam, że odpowiedź na te pytania już padła, także może powtórzę jeszcze, że należy się zgłosić do 15 maja, ponieważ po tym terminie już będzie wysyłka, więc już nie będziemy mieć waszych danych do wysyłki, jeżeli się zgłosicie po tym terminie. Także jest to bardzo ważne, żeby zachować jednak tego 15 maja. Były pytania dotyczące tego, w jaki sposób będzie film udostępniany. Myślę, że szczegóły techniczne dotyczące tego, czy to będą kody, czy to będzie konkretny link, czy będą ustalone jeszcze w najbliższych dniach, myślę, i będziemy się kontaktować z Wami mailowo i przekazywać te informacje. Także oczywiście możecie też się z nami kontaktować. Czas naszego spotkania już się dzisiaj kończy. No może nie na wszystkie pytania zdołaliśmy odpowiedzieć, chociaż wydaje mi się, że sporo wątpliwości udało nam się rozwiać. Natomiast jeżeli będziecie mieć jeszcze pytania, czy dotyczące kwestii organizacyjnych związanych z uczestnictwem w Nocy Bibliotek, czy technicznych związanych z udostępnieniem filmów i materiałów z Ninateki, bardzo prosimy o kontakt już z nami w każdej chwili po webinarium. W kwestiach organizacyjnych najlepiej zwracać się do Kasi Sołtan-Młodożeniec na adres nocbibliotek@co.org.pl. Tak? Dobrze tak mówię? Jest. Tak jest, zgadza się. Tak. Tak. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z rejestracją udziału w Nocy Bibliotek i być może edycją zgłoszenia, czy z wszelkimi sprawami technicznymi, czy kłopotami technicznymi, bardzo proszę o kontakt ze mną. Ja jeszcze piszę tutaj swojego maila na wszelki wypadek, jeżeli... Ja swojego też w takim razie. Dokładnie. A ja korzystając z tego, że jest chwila czasu jeszcze, chcę bardzo podziękować Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która nas tu gości, na której komputerach to webinarium się odbyło, która się nami opiekuje, wszystko nam podłączyła i którą kochamy. Tak, wyszkoliła oraz chcę powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo dobry przykład współpracy organizacji pozarządowych i tak jak gramy do jednej bramki, jak mówiła Irena Koźmińska z Cała Polska Czyta Dzieciom, to i Centrum Edukacji Obywatelskiej, i FRSI, i Cała Polska i te kilka organizacji gra naprawdę do jednej bramki, także z instytucjami publicznymi, z tego jesteśmy do mnie, a tą bramką jest serce do czytania, jest wolność czytania. Dobrze, że jesteście z nami.
Bardzo, bardzo Wam dziękujemy za uwagę, za aktywność, za wszystkie pytania. Bądźcie z nami w Nocy Bibliotek, bo warto czytać. I wolno czytać. Dzień też. Bardzo dziękujemy. Już kończymy bardzo. Nasze webinarium i zapraszamy serdecznie na następnego.